Cześć. Ol, głośno. Dobra, słuchajcie, nagramy sobie kolejny odcinek, króciutki. Gdzie to my skończyliśmy? A na tym mordobiciu, dobra. Było mordobicie, lecimy dalej. Dobra. Tu sobie zrobiliśmy mordobicie, to teraz możemy sobie lecieć. Dalszym zadaniem, którego nie widzę. Posiadam już tarcza, posiadam. A ten domek to co oznacza? Ten czerwony? Jeszcze coś z kościołem można zrobić, ale co? Gdzie jest kościół? Tu. Wino i krew. Piękne zadanie od poniedziałku. Synu, czy jesteś gotów, by wypełnić wolę Boga? Tylko jeśli odpłaci się złotem, a nie rezerwacją w niebie. Widzisz, Bóg pragnie zmienić wodę w tych beczkach w wino. Istnieje miejsce, gdzie takie cuda mogą mieć miejsce. No. Wóz do sklepu. Tu barka znowu leci, nie? Słyszycie? No, normalnie papież. Tak to jest, jak się pod prąd jeździ. Trzeba stąd wyjechać przecież. Ewidentnie. Która jest brama? O Jezu, zna go balił. Goni mnie chyba. Ej, tu znowu tego nie wziąłem? Przecież tu wziąłem to ubranie. Dobra, na krańce. Ja może rzeczywiście tam muszę jechać, a może tu gdzieś muszę jechać. A, zrób go. Tu chyba miałem jechać.
On chce się ze mną bić? Jeszcze ktoś? Ukradnij wóz z winem. Można się pomylić. Można się pomylić o jeden. Tu jest z mąką. To chyba będzie wino, co? Wow. Jestem dobry w te klocki. Do kościoła. Chwała tobie, synu. Niechaj łaska pańska, daruj sobie, po prostu zapłać. Je śmierć. Cierpliwości, synu marnotrawny. Pierw musimy zawieźć towar do mojej rezydencji. O kurde. Śmierć jedzie z papieżem, nie? Tego jeszcze nie grali. Śmierć. Piesi w tym cholernym grajdołku, czy... Pojęcia nie mają, jak się poruszać po cywilizowanej drodze. Niczym owieczki bez pasterza. Powiedział to w momencie, kiedy ja przejechałem gościa. Gdzie to w ogóle jest na tej mapie? A to jest poza tym. No to my tu wyjeżdżamy, dobra. Płacisz mi za kradzież wina, czy bezsensowne pierdolenie powinno być? Słuszna uwaga. Dobra, trzeba przyspieszyć, bo to... Pierogi. O kurwa, policjanta przejechałem. Z kradzionym winem, daj. Ale wtopa. Ładna chata jak na uniżonego sługę Bożego. Wszystko to za pieniądze stacy? Ty co, hiszpańska inkwizycja? O kurde. Aha, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Ale jaja. Ja się spodziewałem. Zapowiedzieliście się listownie, miesiąc temu. Zapamiętaj nasze słowa. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy pojawimy się ponownie. Nie pytaj. Nie. O ty. 30 srebrników. Zadanie ukończone, pomyślnie zapisaną grę. Jakie to są piękne odcineczki. A czemu mi się jeszcze żadne misje główne nie załączają? To też nie wiem. Możemy to sobie wydać? Wydaliśmy sobie, ale pewnie teraz się nic nam nie zapisało. Zobaczcie, nie mamy żadnej misji głównej. Ciekawe czemu. Czy my tam nie mieliśmy zrobić czasem jakiś tam... Jest jakiś dziennik, coś? Zadanie, 20% mamy. 18% ukończenia gry. No, ale misja była przekozacka, powiem wam szczerze. Ale ta inkwizycja, jak tu się wrąbała z tego, to też nie wiem. No to hiszpańska inkwizycja to wygrała, no wygrała. Dobra. Fajne takie krótkie odcineczki, co? Takie niezobowiązujące. Parę minut, ale prawdopodobnie może zrobimy coś takiego, że będziemy sobie to nagrywać i stawiać codziennie taki krótki odcinek. Może kiedyś usiądę i po prostu nagram trochę takich odcinków, co sądzicie? A serię sobie jakąś inną wymyślimy. No bo tak to też to będziemy grali 100 lat, nie? A tak sobie codziennie to będzie się wstawiało, nie wiem, o którejś godzinie, po południu powiedzmy. Tak myślę. A tymczasem dzięki za odcinek. Trzymajcie się. Bye.